Polacy coraz częściej zwracają uwagę na jakość produktów i ich pochodzenie. Przeglądają etykiety w poszukiwaniu informacji, z jakich surowców i w jakim kraju towar został wyprodukowany. Ten znak, dzięki prostej grafice, nawiązuje do flagi polskiej i jest łatwo zauważalny przez konsumentów, a oznacza, że produkt został wytworzony w Polsce. Polskie zawsze polskie, a po drugie wspieramy gospodarkę polską. Tak, z patriotyzmu? Dokładnie. A smakują panu polskie produkty? Bardzo. Czy w sklepach są dobrze oznakowane? Nie ma pan trudności, żeby je znaleźć? Raczej tak. Myślę, że tak. Nie ma problemu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, informuje o znaku produkt polski, który umieszczony na opakowaniach daje gwarancję konsumentom, że jest to produkt wytworzony na bazie surowców pochodzących z Polski. Według dostępnych analiz ekspertów wynika, że jeżeli kupimy produkt rodzimej firmy wytworzony w kraju, to prawie 80 groszy z każdej wydanej złotówki zostaje w Polsce. Ale czy faktycznie konsumenci zwracają uwagę na to, co wkładają do koszyka i czy czytają etykiety na produktach? Staram się zarówno w polskich sklepach robić zakupy, jak również te produkty, które są rzeczywiście polskie, bo jest to forma współczesnego patriotyzmu, jest to forma wsparcia polskich rolników, przedsiębiorców, a także właścicieli tych sklepów, którzy są Polakami i wspierają później także i inne charytatywne dzieła. Przede wszystkim dlatego, że mi smakują. Solidarność też tu wchodzi w grę, niewątpliwie. No, lubię wspierać nasz polski, że tak powiem, polski naszych producentów, dostawców. Wierzę, że może że jest mniej chemii w naszych produktach. Poza tym jest to nasza produkcja, a naszą produkcję trzeba wspierać. Podczas epidemii koronawirusa Polacy łączyli się solidarnie z polskimi rolnikami i przetwórcami, kupując krajowe produkty. Ta sytuacja pokazała, że umiemy być razem i wspierać się wzajemnie. Prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa kampania spotkała się z pozytywnym odbiorem społecznym, a w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się krótkie filmiki, na których osoby znane zachęcają do kupowania polskich produktów. Kochani, oczywiście wierzę w ten kraj, kocham ten kraj. Oczywiście, co trzeba zrobić teraz dla tego kraju? Wspieramy polskich przedsiębiorców i polskich rolników, kupując właśnie ich produkty z naszym biało-czerwonym znaczkiem. Oprócz Golec Orkiestra, do akcji przyłączył się również znany i lubiany zespół Mazowsze. Od cukiernika z Torunia. Od plantatora z Zielonej Góry. Od przedsiębiorcy z Warszawy. Od rolnika z Wilamowic. Cieszę się, że tak wielu znanych, rozpoznawalnych na świecie Polaków również się do tej akcji włączyło. Tu widzieliśmy zespół Mazowsze, ale przecież wielu wybitnych członków naszej wspólnoty narodowej nieodpłatnie, bez żadnych oczekiwań, sami zgłaszają się i chcą promować ten nasz polski produkt. Produkty nieprzetworzone mogą zostać opatrzone znakiem produkt polski, jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec i kóz, odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników, np. przypraw czy bakali, w ilości do 25% masy tych produktów, jednakże pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Każdy produkt posiadający to oznaczenie to gwarancja, że powstał w Polsce na bazie krajowych surowców. W poprzedniej odsłonie kampanii trwającej od 2019 roku włączyły się m.in. takie spółki jak PKN Orlen, Krajowa Spółka Cukrowa oraz WARS. W obecnej odsłonie przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz spółek nadzorowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisali list intencyjny dotyczący wspólnych działań mających na celu zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie wyszukiwania i wyboru produktów spożywczych wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców i oznaczonych znakiem Produkt Polski.
Rzeczywiście rozpoczynamy największą akcję komunikacyjną produktu polskiego w historii współpracy spółek Skarbu Państwa, bo ponad 4,5 tysiąca placówek Poczty Polskiej na wszystkich peronach, na wszystkich dworcach PKP, gdzie są telebimy, we wszystkich pociągach PKP Intercity, przy stolikach Wars SA, w autobusach Polonusa. Pojawi się, szanowni Państwo, dokładnie ten znak, produkt polski. Każdy, szanowni Państwo, z nas może wesprzeć polską gospodarkę, szczególnie teraz w okresie koronawirusa jest to niezmiernie istotne, poprzez własną decyzję zakupową. I każdy może podjąć decyzję, czy kupuje chiński czosnek, hiszpańskie pomidory, czy jabłka z Włoch. Ja, szanowni Państwo, i do tego zachęcam wszystkich Polaków i do tego zachęcają spółki Skarbu Państwa, by tą jedną złotówkę, którą przysłowiowo wydajemy na żywność, wydawać na żywność, która jest właśnie ze znakiem produkt polski. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. 75-80% groszy z tej jednej złotówki trafia do budżetu, zostaje w polskiej gospodarce. Jeżeli kupujemy produkty zagraniczne, niestety to jest tylko 25-30 groszy. Towary z oznaczeniem produkt polski dostępne są nie tylko na półkach sklepowych, ale także na przykład w pociągach. Dania z surowców polskich podane w odpowiedni sposób są wizytówką polskiego rolnictwa i przetwórstwa. Mój pierwszy kontakt z panem ministrem Ardanowskim był taki, że ta spółka, ja ją reprezentuję, zgłosiła się do ministerstwa, żebyśmy ten produkt polski razem propagowali. Odzew był niemal natychmiastowy. Ja byłem naprawdę wzruszony i zdziwiony, że po 20 paru minutach pan minister zaprosił mnie na spotkanie i w ciągu 2 czy 3 dni zrobiliśmy kilka rzeczy takich fajnych, gdzie ten produkt polski w Warsie był reklamowany. Te kilkaset dworców kolejowych, na których w ciągu roku gościmy kilkadziesiąt milionów naszych klientów, będziemy mogli to szczytne, wspaniałe hasło promować. Będziemy przewozili swoich klientów polskimi pociągami po polskich torach. W kampanię włączyły się również inne polskie koncerny, bo jedząc polską żywność, nie tylko delektujemy się smakiem, ale i także budujemy patriotyzm konsumencki. Ten nasz wspólny program, wspólne przedsięwzięcie, by konsumentom, by Polakom przybliżyć polską żywność, polskie produkty, by ułatwić ich rozpoznawanie. Jesteśmy przekonani, że polska żywność ma dobrą, wysoką jakość, zasługuje na uznanie. Zresztą doceniają to kraje świata. Eksport tej żywności dynamicznie się rozwija. Koronawirus nam trochę niektóre rzeczy pokomplikował, ale eksport polskiej żywności w ubiegłym roku prawie 32 miliardy euro. Może w tym roku z powodu pandemii tego nie odbudujemy, ale pokazuje, jak jest duże zainteresowanie dobrej jakości, smaczną i po rozsądnej cenie polską żywnością. Ale przecież chodzi nam również o to, żeby z tego dobrodziejstwa polskiego stołu, tych produktów wytwarzanych na polskiej wsi, korzystali w pierwszej kolejności nasi obywatele. Polscy konsumenci, oni zasługują na to, by z tej znakomitej żywności codziennie w swoich posiłkach korzystać. Konsumenci poszukują lokalnych produktów wytworzonych z upraw pochodzących od polskich rolników. Czytają etykiety i skład danego produktu. Świadczy o tym świadomość Polaków, którzy chcą wiedzieć, na co wydają pieniądze. Udział towarów polskich i wyhodowanych przez polskich producentów, szczególnie warzyw i mięsa i wędlin, jest bardzo duży. Stawiamy na produkty polskie, stawiamy na producentów polskich, dlatego że no, trzeba wspierać producentów, którzy produkują na terenie Polski. Klienci od długiego czasu są nauczeni, że te towary, szczególnie mięso, posiadamy własny rozbiór i kupujemy półtusze i te półtusze wszystkie są wyhodowane w Polsce. To samo jeśli chodzi o warzywa. Współpracujemy bezpośrednio z producentami, do których wysyłamy nawet własny transport i który odbiera wyprodukowane przez nich warzywa
bezpośrednio z gospodarstwa, a nawet niejednokrotnie prosto z pola, takie jak kapusta, kalafior, brokuł. Klienci są z tego bardzo zadowoleni i pytają o te produkty. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza rolników oraz przetwórców do włączenia się w realizację tej kampanii. Rolnicy, którzy umieszczają logo Produkt Polski na swoim produkcie, mają możliwość przekazania konsumentowi ważnych informacji o pochodzeniu produktu. Dla konsumentów to wskazówka, bo chcą coraz więcej wiedzieć o miejscu, skąd produkt pochodzi i z jakich surowców został wyprodukowany. Dedykowana dla osób, które chcą zwracać uwagę na kraj pochodzenia, które chcą być pewne, że kupują produkt wytworzony w Polsce i surowce, które są stworzone, były wykorzystane do tego produktu, pochodzą od polskich rolników. Monitorujemy również zachowania konsumentów i muszę z zadowoleniem przyznać, że coraz więcej osób u nas w kraju zwraca uwagę na to, żeby kupować polskie produkty wyprodukowane od polskich rolników. Bo my jako konsumenci mamy ogromny wpływ na to, co markety mają na swoich półkach. Niekiedy podnoszone są zarzuty, że handel jest w rękach zagranicznych, że nie mamy wpływu na to, jakie towary są na półkach sklepowych. To nie jest prawda, bo jeżeli my konsumenci wybieramy produkty oznaczone logiem Produkt Polski, to dajemy jasny sygnał, jednoznaczny, do właściciela sklepu, do działu handlowego, że te produkty muszą znaleźć się na półce sklepowej. Także sami również jako konsumenci decydujemy o zatowarowaniu sklepu. Znakowanie informacją o tym, że dany produkt jest z pochodzenia polskiego, jest dobrowolne, bezpłatne i bez konieczności rejestracji.